kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny filmik. Dzisiaj będziemy testować sobie nowość od L'Oreal. Jest to seria kolorista i produkt nazywa się Hair Makeup. Ja już na swoim kanale mam dwa filmy właśnie z produktami L'Oreal Colorista. Jest to spray do włosów dający taki efekt do pierwszego umycia. I drugi produkt to produkt półpermanentny w kolorze turkusowym. I drobna uwaga, dzisiaj będę Wam wszystko czytać, instrukcje obsługi z polskiej strony. Mam otwartą stronę L'Oreala i stronę Rossmana. Zresztą pokrywa się to wszystko z tym, co jest na opakowaniu z tyłu, bo niestety, ale nie każdy potrafi nie czytać. I pod filmem właśnie z tą kolorystą dostałam mnóstwo komentarzy, że efekt nie wyszedł, bo niestety nakładam produkt na suche włosy, a powinnam na mokre. No i niestety, ale ktoś chyba się musi wrócić do szkoły podstawowej i nauczyć czytać ze zrozumieniem, bo na opakowaniu jak byk pisze, żeby umyć włosy i je wysuszyć i na wysuszone włosy nakładać właśnie produkt. Ja mam wersję kupioną w Niemczech, natomiast dzisiaj korzystam z produktu kupionego z zagranicy. Chyba wydaje mi się, że kupiłam tą farbę w Anglii. Zamawiałam w każdym razie przez Amazon. Na stronie Rossmana jest cena 27,99, więc 28 zł. Nie ma tragedii. Jest to produkt, którego możemy używać wielokrotnie. Producent nie zaleca, żeby używać go na całe włosy, tylko na jakieś poszczególne pasemka. Co jest fajne, że możemy tego produktu używać samodzielnie, albo możemy też nałożyć kilka kolorów naraz. Ewentualnie możemy też kolory ze sobą zmieszać i tak powstały produkt nałożyć na głowę, uzyskując zupełnie nowy kolor, więc to też jest fajne rozwiązanie. I jeśli chodzi o opis produktu, to na stronie L'Oreala mamy informację, że mamy 20 aż kolorów właśnie z tej gamy Colorista Hair Makeup. I co jest fajne, że o tym produkcie też takie komentarze po prostu czasami leciały głupkowate, że szkoda gadać. Ten produkt jest typowo przeznaczony i dla blondynek, i dla brunetek. Jest 10 kolorów przeznaczonych dla blondynek, 10 dla brunetek. Ja mam wersję właśnie dla brunetek, która się nazywa Chocolate Rose Hair. Jestem bardzo ciekawa tego koloru, więc 20 kolorów w gamie. 10 dla blondynek, 10 dla brunetek. I tutaj mamy na stronie internetowej oczywiście L'Oreala wszystkie kolory. Ja oczywiście tą stronę Wam podlinkuję w opisie na dole, żebyście mogły przeczytać i zobaczyć. Jeśli chodzi o aplikację tego produktu, musimy go nałożyć na suche włosy, na konkretne pasemka, nie na całość, bo oczywiście całości nam to nie pokryje, za mała jest ta tubeczka. Jeśli chodzi o tutaj informacje, to ma ten produkt żelową formułę z pigmentami makijażowymi i z tego co czytam na stronie L'Oreala, są to pigmenty właśnie takie jak w cieniach do powiek, więc jestem bardzo ciekawa. Łatwa w nakładaniu bez konieczności użycia rękawiczek i to też sprawdzimy. Będę ten produkt nakładać bez rękawiczek i zobaczymy, czy się domyje, czy nie będę mieć bardzo brudnych rąk. Nie zostawia zabrudzeń na ciele i ubraniach. Zmywa się po pierwszym myciu włosów. Czyli no taka farba, można powiedzieć, kolor do włosów, no właśnie do pierwszego umycia. 20 odcieni, no i tyle. Jeśli chodzi o aplikację, to mamy nanieść niedużą kroplę produktu na cienkie pasmo włosów. Ja sobie postaram się jakieś takie pasemka sobie porobić. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Dla uzyskania efektu stopniowania rozpocznij rozprowadzanie od końcówek i kieruj się do góry. Tutaj mamy tą tubeczkę, taka dosyć malutka. Cena 8 euro w Polsce, to tak mniej więcej 8 euro w internecie, natomiast w Polsce 28 bez grosza. No i mamy oczywiście instrukcję obsługi, ja sobie ale instrukcję czytam w internecie. Przeczesz włosy zanim kolor wyschnie. Jeśli to konieczne, dodaj więcej produktu i ponownie przeczesz włosy. Uważaj, aby ich nie przeciążyć i powtórz na kolejnych pasmach włosów. Wysusz naturalnie lub wysusz suszarką. W przypadku włosów kręconych ugnieć lub zakręć włosy, by podkreślić loki. No okej. Okay. I po wysuszeniu mamy włosy jeszcze raz przeczesać, a włosów kręconych czesać nie musimy, bo nie ma takiej potrzeby, więc ja mam moją szczotkę, mam produkt i zabieram się za aplikację. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i mam nadzieję, że moje ręce na tym nie ucierpią. Jeśli chodzi o tubkę, to bardzo mała, mamy tutaj 30 ml produktu, więc jestem ciekawa, na ile to wystarczy. Nakładam sobie dosłownie taką kropelkę. No ja aplikuję takimi pasemkami. Zacznę może od tyłu włosów, potem przejdę do przodu. No zdecydowanie taka kropelka jedna to jest za mało. Muszę sobie dołożyć. Taki metaliczny jest ten kolor, widzicie? On jest taki czerwony, ale metaliczny. No i rzeczywiście widać ten kolor.
Nie może jakoś bardzo intensywnie, ale widać. No i niestety bluzka już zaliczyła plamę. Zobaczcie. Jestem tylko ciekawa, czy to się dopierze. No i tak to, kochani, wygląda. Powiem wam szczerze, że jestem w szoku, bo naprawdę dobrze ten kolor widać. Zmieniłam trochę ekran, żebyście mogły zobaczyć. Rzeczywiście widać te pasemka. Nie jest to jakiś bardzo, bardzo intensywny efekt, ale mimo wszystko ten kolor widać, więc na włosach bardzo ciemnych, brązowych, to rzeczywiście jest rozwiązanie. Nie jest to produkt, który na pewno wam nie wyjdzie. Jedyne co, to tego produktu zdecydowanie schodzi więcej. Jedna taka kropelka wam na pewno nie wystarczy, żeby pokryć całe pasmo. Szczególnie, że ja na przykład nie mam bardzo długich włosów, a potrzebuję tak, no, z 3 krople, takie mniejsze 3 krople, żeby pokryć włosy całkowicie. Więc tutaj z tą jedną kropelką trochę producent przesadził, natomiast rzeczywiście pokrywa, rzeczywiście to widać. Mam nadzieję, że ten kolor jest ładny, też, ładnie też oddany przez kamerę. Naprawdę to jest taki bardzo specyficzny róż, czerwień. Bardzo ciekawy jest ten kolor. Naprawdę bardzo mi się podoba i cieszę się, że to rzeczywiście wyszło na moich włosach. Teraz bym musiała je najlepiej przeczesać, tak jak mówi producent, zanim one się mi zaczną suszyć. Trochę to, co mam na tej, to, co mam na dłoniach, jeszcze sobie wetrę, żeby tu niczego nie wybrudzić. No i zaraz przeczesuję. Steczka. I teraz test, czy ten produkt zejdzie z moich dłoni. O, to jest pytanie. No, chusteczka się robi brudna, ale czy zejdzie wszystko? Czy nie będę brudna? O, to jest pytanie. I jestem zła, że moja koszulka niestety jest brudna i boję się cokolwiek tutaj przy tym majstrować, bo mam wrażenie, że mogę sobie jeszcze gorszą plamę zrobić. Natomiast jeśli chodzi o dłonie, one rzeczywiście nie są bardzo, bardzo brudne, natomiast ta farba nie schodzi całkowicie. Zobaczcie, ten produkt dalej mam na dłoniach, tutaj na tej dłoni też widać bardzo, bardzo dobrze. Łatwo w nakładaniu bez konieczności użycia rękawiczek, no nie. Chyba że zdecydowanie zaraz pójdę je sobie wyszorować i zrobię jakiś peeling, żeby się tego pozbyć i zobaczymy, czy to zeszło. Natomiast no, przy użyciu takiej nasączonej chusteczki, no niestety, ale chusteczka sobie nie poradziła. Albo raczej to się tak mocno wżarło. Jeśli chodzi o sam produkt, trochę ma tam pojemność, natomiast nie czuję, żebym jakoś strasznie dużo tego zużyła, więc nie ma tragedii. I cieszę się, że efekt jest, więc rozczesuję. No zobaczcie, naprawdę ładnie to widać. Efekt jest. To jest taki kolor, o który mi właśnie chodziło. Chocolate Rose Gold. Chocolate Rose Hair. Chocolate Rose Hair. Czyli takie rzeczywiście różane, ładne włosy. Ale taki to jest właśnie taki chocolate. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Okej, więc kolor widać. Tu mam zdecydowanie mniej tych pasemek, więc aż tak to się nie rzuca w oczy, ale też myślę, że jak poruszam głową, to to widać. Natomiast zdecydowanie z tej strony widać efekt. Macie oczywiście do wyboru, jeśli chodzi o gamę kolorystyczną, więcej ekstremalnych kolorów. Jeśli chodzi o brunetki, to tutaj mamy na pewno niebieski, mamy na pewno bardzo mocny zielony, mamy fiolet, mamy też całkiem sporo róży i czerwień. Więc myślę, jeżeli byście eksperymentowały z zielenią i z niebieskim, to ten efekt na włosach byłby jeszcze mocniejszy. Dobra, ja, że nie mam czasu, idę teraz do łazienki wysuszyć włosy suszarką. Tak jak mówi producent, można wysuszyć albo zostawić do naturalnego wyschnięcia. Ja, że nie mam czasu, wysuszę je suszarką i zobaczymy właśnie efekt końcowy. No idę jeszcze raz spróbować moje ręce domyć. Umyłam, kochani, ręce, no i niestety, ale woda i mydło nie pomogły. Dalej mam zafarbowane palce, więc nie zgadzam się z tym, że ten produkt nie barwi dłoni. Jest tak napisane, nie farbuje dłoni.
A, bez konieczności użycia rękawiczek. Nie, 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 zdecydowanie nie. Jeżeli nie chcecie mieć tak brudnych rąk, szczególnie jak robicie kolor niebieski czy zielony, użyjcie rękawiczek. Kolejna sprawa to to, że bardzo szybko ten produkt się suszy na włosach i rzeczywiście po wysuszeniu efekt na włosach jest. Jak się ten produkt nałoży, to te włosy są takie posklejane, takie, to są bardzo, bardzo sztywne druty, tak jakbyście naprawdę bardzo dużą ilość lakieru do włosów sobie na włosy spikały. Natomiast po rozczesaniu czuć, że coś na tych włosach jest. Jest taki efekt właśnie, jakbyście popsikały delikatnie lakierem do włosów i go rozczesały. Natomiast te włosy nie są sztywne. Naprawdę one są bardzo takie przyjemne w dotyku. Bardzo mi się podoba i podoba mi się ten efekt. Rozjaśniłam specjalnie ekran, żebyście widziały. Natomiast mam wrażenie, że i tak nie do końca w 100% kamera oddaje to. Natomiast naprawdę efekt jest śliczny, rzeczywiście ten kolor widać. Jeśli chodzi tutaj, bo ja przejechałam delikatnie też później po nagrywkach jeszcze pasma spodu, ten kolor widać nie jakoś bardzo intensywnie, więc przypuszczam, że bardzo, bardzo ciemne brunetki mogą mieć jednak nieco wyższe oczekiwanie i będą oczekiwać, że ten produkt mocniej wejdzie na włosy. Natomiast jeśli macie taki brąz jak ja, to myślę, że będziecie zadowolone, a jeżeli macie w ogóle jasny brąz, no to ten kolor będzie dla Was. Bardzo mi się podoba. To jest taki właśnie czekoladowy róż. Pięknie to wygląda. No, tak jak mówię, bardzo ładnie się włosy mienią. Właśnie, że mam tu pasemka, to ładnie to wygląda, że te włosy tak przechodzą. Natomiast tak, brudzi. Jeśli chodzi o moją koszulkę, starałam się ją zaprać. Natomiast, czy będziecie widzieć? Starałam się zaprać, niestety, ale ubranie mam brudne, nie wiem, czy to mi się spierze, natomiast nie zgadzam się z tym, że nie zostawia zabrudzenia na ciele i na ubraniach, nie, 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 absolutnie. I mam ręce brudne i koszulkę mam brudną, właśnie nie udało mi się jej niestety zaprać, więc mam nadzieję, że mimo wszystko zejdzie to w praniu. Natomiast no, tu producent mógłby nad tym pomyśleć, żeby ten produkt był bardziej taki łatwiej zmywalny, jeśli chodzi o ubrania i o dłonie. Bo niestety, ale w moim przypadku musiałabym użyć rękawiczek, żeby właśnie tych różowych teraz 6 palców nie mieć. Natomiast sam efekt bardzo mi się podoba, cena całkiem też fajna. Szczególnie, że używamy tego tylko na wybrane partie włosów, nie na całe, więc na 3, 4, może nawet na 5 aplikacji nam ten produkt starczy, więc bardzo mi się podoba. Efekt mi się też podoba, przypuszczam, że to jest taki efekt, który nie każdemu się będzie podobać. Będziecie mieć pewnie też większe oczekiwania, ale pamiętajcie, że to jest chocolate rose kolor. Efekt na pewno będzie większy, jeśli użyjecie właśnie jakiegoś intensywnego niebieskiego czy intensywnego zielonego koloru. Natomiast na moich włosach to, co mam teraz, bardzo mi się podoba i rzeczywiście ten róż widać. Szczególnie właśnie jak przykręcam głowę, to się te pasemka ciemne i właśnie te różowe mienią, fajnie to wygląda. Więc ja jestem na tak, natomiast no, uważajcie przy aplikacji, na pewno użyjcie rękawicza i zabezpieczcie sobie ubrania, żeby Wam produkt nigdzie ubrania nie wybrudził. Natomiast jestem miło zaskoczona, naprawdę to mi się podoba. Zobaczymy się za chwilę, a tak dokładnie jutro będziemy oglądać, czy się ten produkt po jednym użyciu szamponu, czyli po prostu po jednym umyciu zmył z głowy, jak zaleca producent. Liczę, że tak będzie. Chociaż ten efekt jest ładny, mógłby zostać dłużej. Ale zobaczymy, czy to, co mówi producent, jest rzeczywiście prawdą, czy ten produkt mi się po jednym umyciu włosów zmyje. I tak moje włosy wyglądają po umyciu włosów. Wszystko pięknie zeszło. I powiem Wam, umyłam włosy tak jak zawsze. Jakoś nie musiałam się bardzo skupiać na tych partiach włosów, gdzie ta farba była. Po prostu nałożyłam szampon jak zwykle na całe włosy. Rozsmarowałam do takiej dosyć solidnej piany. I po prostu spłukałam wodą. Potem nałożyłam odżywkę. I tyle. Więc wszystko się ładnie zmyło, bardzo mi się to podoba, że to jest rzeczywiście produkt na jeden dzień czy do jednego użycia. Bardzo mi się podoba to, że właśnie rzeczywiście tak jak mówi producent, tak jest, bo niestety w przypadku tego produktu turkusowego, który pokazywałam Wam na początku filmu, no niestety, to miał być produkt, który miał się wypłukać po chyba 8 myciach, czy tam do 13 myć. No ale niestety on się nie wypłukał, ja ten turkus dalej miałam na głowie, moja fryzjerka też sobie nie umiała ze zdjęciem tego koloru poradzić, bo to się tak mocno w moje włosy wżarło i niestety musiałam obciąć włosy. I czasami mnie pytacie właśnie, jak z tym turkusem, piszecie do mnie te wiadomości prywatne, jak z tym turkusem, czy on się rzeczywiście zmył? No niestety nie, natomiast jeśli chodzi o to, to jest fajny produkt tak do użytku właśnie, jeżeli chcecie poeksperymentować, jeżeli chcecie szybko uzyskać jakiś kolor, idziecie na jakiś, nie wiem, na jakąś imprezę, na jakiś festiwal, koncert, chcecie sobie zaszaleć. Super sprawa.
fajnie, że się zmywa. Jedyne co, używajcie rękawiczek, bo się nie zgadzam z producentem, że ten produkt można nakładać bez rękawiczek, bo niestety, co prawda teraz już ten kolor już prawie jest na moich palcach niewidoczny, może minimalnie tylko, więc się zmył w ciągu dosłownie jednego dnia, ale mimo wszystko, jeżeli od razu chcecie gdzieś wychodzić, no to będziecie mieć brudne ręce. Szczególnie będzie to bardzo widać, jeżeli używacie zielonej czy tej niebieskiej farby właśnie dla brunetek, więc radziłabym użyć rękawiczki, natomiast sam produkt w porządku. Dajcie znać, co sądzicie na temat ceny. Ja uważam, że te 28 zł to nie jest jakaś tragedia, natomiast pamiętajcie, że przy dłuższych włosach, wiadomo, to może starczyć na jedną aplikację, może na dwie aplikacje, w zależności też jakie pasma włosów pokrywacie tym produktem. Natomiast w przypadku włosów takich jak moje, bądź jeszcze krótszy, wystarczy Wam na 5, 6, może nawet i 7 aplikacji. Więc nie jest źle, natomiast im dłuższe włosy, no to wiadomo, tym ten produkt jest mniej wydajny. No ale to jest logiczne, ale dajcie znać, co sądzicie na temat ceny. Ja niestety z przesyłką zapłaciłam na Amazonie no taką dosyć wysoką kwotę, bo ja już nie pamiętam, to było chyba 8 euro, ale wydaje mi się, że jeszcze do tego wysyłkę płaciłam, więc chyba 11 czy 12 euro za ten produkt zapłaciłam, więc to jest naprawdę sporo, więc 28 wydaje mi się w Polsce, że to nie jest tragedia. Tak jak mówiłam, jest dostępny ten produkt w Rossmanie, więc jeżeli macie ochotę przetestować, to ja Was zapraszam, naprawdę ciekawy produkt, takie coś znowu innego i cieszę się, że to działa rzeczywiście na włosach brązowych. W końcu brunetki nie mają problemu z taką jednodniową koloryzacją. Natomiast jeżeli macie bardzo, bardzo ciemne włosy, decydowałabym się na właśnie te kolory zielone czy niebieskie, bo one będą zdecydowanie bardziej widoczne niż te róże. Szczególnie te delikatne róże mogą nie być aż tak mocno widoczne na bardzo ciemnych włosach. Natomiast mimo wszystko kolor będzie, to was, jeśli chodzi o to, to Was zapewniam. No bo tak jak mówię, ten Chocolate Rose Hair było widać na moich włosach, ja nie mam bardzo, bardzo ciemnych włosów, ale mimo wszystko są ciemne, a efekt był, więc myślę, że będziecie zadowolone. Macie aż do wyboru 10 kolorów, blondynki mogą skorzystać ze wszystkich kolorów, bo produkty dla brunetek pasują również blondynkom, mają ładnie wychodzić na włosach blond, więc no blondynki tutaj mają większą gamę kolorystyczną, ale myślę, że z tych 10 też coś wybierzecie dla siebie. Dajcie znać, co sądzicie o tym produkcie, czy już go w Rossmanie widziałyście, czy miałyście ochotę przetestować, a może już kupiłyście i przetestowałyście, więc dajcie koniecznie znać w komentarzach, co na temat tego produktu sądzicie. Jak uważacie, jaka jest cena, czy cena jest adekwatna, czy może wręcz za wysoka? Bo może też się znajdą takie osoby, które będą uważać, że za 30 ml to jest wysoka cena. No bo rzeczywiście opakowanie jest trochę małe, szczególnie jeżeli mamy długie włosy, to jest to troszeczkę nieopłacalne. Więc czekam na Wasze komentarze. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuki do góry. Zapraszam do subskrypcji moich obu kanałów. Możecie kliknąć na dole pod filmem. Ewentualnie macie oczywiście link w opisie. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się w następnym filmie. Buziaki, pa, pa.